Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinho i witajcie w kolejnym już openingu z Chain Parkach. No wyjątkowo, ponieważ 20 to już odcinek. Trochę taki mały jubileusz, ale też troszeczkę będzie zmian po raz kolejny już troszeczkę. Aż dziwne, ale jednak to prawda, ponieważ jak już pamiętacie, w poprzednim openingu zniknęły Radiant Chesty i zastanawiałem się długo troszeczkę nad tym, co z tymi łapkami, co z tymi skrzyniami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zrobimy troszeczkę małą taką zmianę do czasu, jeżeli maybe wróci kiedyś się może Radiant Chest albo coś mniej więcej podobnego. Tym razem sobie potwieramy za łapki gold chesty. Trochę tych gold chestów mam, więc na dodatek jeszcze trochę mam VIP-a akurat przeznaczonego. W sumie tak naprawdę bardziej do gold chesta. Ewentualnie coś do VIP-a, a do tego dojdziemy, ponieważ po ostatnim openingu totalnie zapomniałem akurat pluszowego Makoe zakupić. Także gold chesta na pewno potwieramy 3 razy, od razu mówię. Zastanawiam się nad tą Diaxową, ale sobie chyba wstrzymamy do chyba następnego openingu, żeby było, wiecie, troszeczkę więcej, więc sobie otworzymy ewentualnie jeden dzisiaj. Jeśli chodzi o księżycowo, sobie totalnie odpuścimy, ale na pewno sobie otworzymy na pewno Feudalną 2 razy i zobaczymy to jeszcze może z 2 razy jeszcze otworzymy sobie Halloweenową. Rektową na razie jeszcze się wstrzymamy, jeżeli faktycznie będzie trzeba, chociaż jest długo, się będę musiał też zastanowić odnośnie najbliższego patcha, ponieważ trochę tych kryształków trzeba byłoby zainwestować, tu też 140, 240, kurczę, no to jest dobre pytanie, co by to zrobić, anyway. Chcę wam to jakoś zaprezentować, oczywiście, tylko oczywiście nie mogę jeszcze. O, teraz może się uda akurat. Scenka, proszę bardzo. 17 łapek w górę było pod ostatnim akurat tutaj odcinkiem openingowym. Mówiłem oczywiście, że jeszcze raz przypominam, że to było troszeczkę długiego zastanowienia, no ale ważne, że jest. No i myślę, że możemy rozpocząć tutaj otwieranie. Zastanawiałem się też nad kolejnością w sumie. I właśnie się chyba raczej skupimy bardziej na goldach. Ja będę oczywiście od razu mówię epickie. Bardziej tutaj liczę na jakąś diaksową. Chyba, że diaksową bym się sobie też odpuścić. Ale anyway, co by nie zrobić, i tak będę chciał to otworzyć. Dobra, koniec gadania, czas otwierania. Zacznijmy od tego gold chesta. Co? Ej, ale myślałem, że to jest epicka. Serio, naprawdę nie wiedziałem, że to jest rzadka. Bardziej tak oceniałem jako to epicką. Okej, może być, spoko, nie ma problemu. Bierzemy oczywiście całą kolekcję, aż mogę nawet zobaczyć. Kurczę, czy ja nie przypadkiem miałem broń do niego? Ej, chyba miałem broń do niego. Albo może z czymś innym mi się pomyliło? Nie wiem, może to miałem? Nie. To miałem chyba. Może mi się po prostu uzupełniło, ale pokazało mi to jako normalnie, że też to drobne. Okej, no dobra. Spoko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo to jest... to od was zależy, ile będzie skrzyń. Czy to, co dropnęło Famousowi. Tak samo i mi widzę. Karma troszeczkę wróciła. Będziemy i tak czy siak... oczywiście on prezentował nas swoim live'owym. Akurat mi się też musiało trafić. Oczywiście mogę wam zaprezentować. Poza tym, że ten opening nie będzie strasznie spory. W szczególności wiadomo, że nowina skrzyni, więc mogę wam przynajmniej to jakoś zaprezentować. Czemu by nie? No i dobra, mamy jeszcze jednego gold chesta. No to let's do this, pamiętajcie. Bo trochę skrzyni jest, VIP-ów trochę mam zbieranych, to czemu miałbym tego... Ej, dopiero miałoby mi drop... dobra, czyli jednak to trochę mała nieprawda odnośnie epiku. No, miało mi dropnąć za piątym którymś tam razem, ale nie musi być to wcale prawda, bo niektóre rzadkie, niektóre skiny już mam, więc mogą mi trochę inaczej to naliczyć. No ale dobra, ej, spoko. No,
Chyba, że nie zauważyłem, nie patrzyłem za zbytnio na tą liczbę, może było wtedy 5, 4, nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi. Miałem do niego broni, tak w ogóle, do Piperoniego i proszę, teraz mam cały komplecik. Piperonim troszeczkę coraz więcej nim gram, ale jeszcze daleko do tego, żebym normalnie nim grał. Tak przynajmniej w miarę często. Diaksowo zostawimy w sumie na koniec. My oczywiście sobie uzupełnimy feudalną, oczywiście. Mam tylko na skinę do dropnięcia, wam tego jeszcze nie zaprezentuję. Także otwieramy. Będziemy mieli od razu komplet. O Boże, jaki będę szczęśliwy. Od czego zaczniemy? No i właśnie to, co najbardziej czekałem z chyba wszystkich openingów, czyli właśnie do Talusa i bardzo mnie to cieszy, bo akurat ten skin najbardziej chciałem, no i proszę, mamy. Ale to jeszcze nie koniec, bo nie, ponieważ jeszcze mamy jeden skin tutaj do otwarcia, w ogóle to jest bardzo opłacalne jak na 70 tam bodajże kryształków. No i mamy Kunoichi do Sky, też jeden z najfajniejszych dla mnie oczywiście skinów, też już jest w posiadaniu, więc mogę się cieszyć. Dobra, słuchajcie, weźmiemy sobie jedną. Trudno, najwyżej na tym stracę troszeczkę, ewentualnie też, może jednak zyskam, zobaczymy. 50 kryształków, czemu by nie? Dobra, no to otwieramy, bo jeszcze Diaksowa nas czeka. I co to będzie? No nie, akurat tego nie akurat nie za bardzo chciałem. No ale w sumie. No ze wszystkich Halloweenowych, kurczę, może to. Nie, chociaż nie, bo to podarowałem oczywiście Famousowi. To oczywiście chciałbym też mieć. Chyba tyle. To jest tylko ewentualnie to, ale nie za bardzo. Tylko to co mówię, to i. To i to. Już tylko bym najbardziej bym chętnie chciał zdobyć z tego. No już trudno. No i dobra, czas otworzyć tą diaksową skrzynię. Zobaczymy co tam dropnie. O Jezus, mam nadzieję, że coś dobrego, fajnie by było. A później na następny Openings otworzymy, mam nadzieję, całą resztę. Także zobaczmy. No i miałem przez długi czas chyba skin, tylko do... Nie, przepraszam, nie skin, a tylko voice pack. A teraz mamy legendarkę do Rukusa nareszcie. Boże, ile musiałem się naczekać. No trudno, no musiało się to w końcu nadejść, ten czas, nareszcie. Może nawet dobrze. Oj, będzie trochę grania na tym skin, no fajnie będzie. No, na pewno legendarka może być zadowolona. Ja jestem na pewno zadowolony. Nie wiem, jak wy oczywiście. Oczywiście zostawiam jak było. Jeszcze do was powracam. Jeszcze oczywiście mało brakowało, bym zapomniał. Jeszcze przecież mamy do zakupienia przecież jeszcze skiny do VIP-a. A ponieważ już mówiłem, że Makoły już troszeczkę nie nadrobię, ale myślę, że teraz nadrobimy kilka innych, które najbardziej będą mnie interesowały. Ja oczywiście po rotacji mówiłem, że na pewno będę chciał sobie tego mechanicznego Torvalda sobie zakupić, więc why not? Proszę, mamy tutaj oczywiście wszystko. Oczywiście pakiet, wszystko. Z tymi skinami odnośnie tutaj Terminusa i Strixa jeszcze sobie na pewno jeszcze wstrzymamy, ale jeszcze tak się spoglądam oczywiście na to jeszcze co do innych skinów. Ja może jeszcze na dodatek chyba sobie kupię ten skin, chociaż wiem, że ja mam tylko pomysł rekolora, ale tego akurat mi się najbardziej spodobało. To Lianki jest akurat całkiem spoko, nawet to nawet jest całkiem spoko, tylko szkoda, że Lianką ostatnie czasy trochę mało gram. W sumie Szalinę tak samo. Pakietów modowych czy coś takiego nie będziemy tutaj raczej nic kupowali na ten moment. Może Rivkę sobie kupimy. Kto boga temu zabronić, czemu by nie. Albo jeszcze się wstrzymamy do najwyżej następnego openingu. A na tą chwilę sobie kupimy na przykład Szalina. Dobra, niech będzie.
Niech będzie. Oczywiście, jak już mówiłem, a na pewno z któryś z tych wszystkich skinów postaram się w miarę nagrać jakieś gameplaye. No i chyba wszystko. Nie będę na razie póki co jeszcze tutaj się rozwykać z tymi VIP-ami. Zobaczymy oczywiście później, co się to zmienia. A wtedy ponagramy, ewentualnie jeszcze przed wprowadzeniem patcha jeszcze coś spróbujemy coś. Także to wszystko, mam nadzieję, że wam się oczywiście opening spodobał, oczywiście mile widziany komentarzyk oraz łapęcja, bo pamiętajcie, że co piąta łapka przekroczona, to jest jeden gold chest. No i do następnego odcinka, trzymajcie się mocno, na razie i cześć!